Dzień dobry Państwu, chciałem Państwa serdecznie powitać na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, a naszym tematem jest stosunek ruchu narodowego w PRL do tegoż PRL-u w latach 1956-1989. Skąd taki temat i granica czasowa? No, rok 1956 otwiera już okres, w którym PRL jest ustabilizowany. No, zdecydowanie kończy się z nim walka zbrojna, mimo ukrywania się jeszcze paru ostatnich leśnych. Rozpoczyna się okres, później nazywany też małą stabilizacją, która oznacza także jakieś pogodzenie się dużej części społeczeństwa polskiego z PRL. Co do samego ruchu narodowego, ta relacja narodowcy, różne ich odłamy i PRL ma pewne znaczenie dla współczesności. Jeśli na przykład wskazujemy na pewne, na pierwszy rzut oka, dość dziwne zachowania ludzi, którzy deklarują się jako polscy patrioci, polscy narodowcy, na przykład pewne wyraźne skrzywienie moskalofilskie u części przedstawicieli tego środowiska, to też ma korzenie w PRL-u, gdzie jakaś część środowisk narodowych zaryzykuje tą tezę i ewentualnie pan doktor pozwoli się ze mną nie zgodzić pewnie, była jednak być może bardziej uczniami Jędrzeja Giertycha niż Romana Dmowskiego. A to nie jest to samo. I także dzisiaj, kiedy kwestie polskiej polityki wschodniej są tak ważne, warto te rzeczy przypomnieć także po to, żeby młodsze pokolenie, pamiętające już PRL-u, miało jakiś ogląd tych spraw. Z mojej strony tytułem wstępu to jest tyle. Ja chciałem prosić pana doktora o głos. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie państwa i miło mi, że mogę się spotkać z państwem. Stronnictwo Narodowe, szerzej w zasadzie obóz narodowy, to oczywiście największy, można powiedzieć, najliczniejszy ruch polityczny Polski Niepodległej. Jak tu kolega Tomasz słusznie zauważył, bardzo taki wielonurtowy. Można powiedzieć, że w ogóle polski nacjonalizm to wykraczał poza pojęcie obozu narodowego, czyli tego właśnie rozumianego tradycyjnie, nazywanego czasem narodową demokracją. Bo w ramach obozu narodowego oczywiście mamy Stronnictwo Narodowe, wcześniej Obóz Wielkiej Polski, można powiedzieć, że z Obozu Wielkiej Polski to jest taki fundament, prawda? Bo wyrastają różne organizacje, jak Obóz Narodowo-Radykalny, który później się dzieli na dwie takie grupy, czyli Ruch Narodowo-Radykalny Falanga i tak zwany Obóz Narodowo-Radykalny ABC, kierowany przez tajną organizację polską, poufną organizację. Mamy oczywiście Związek Młodych Narodowców, czy też Ruch Narodowo-Państwowy, też inaczej później zwany, gdzie jest taka próba syntezy nurtu narodowego i piłsudczykowskiego, czy też szczerze państwowego. Są oczywiście różne jeszcze mniejsze ugrupowania, Stronnictwo Wielkiej Polski, Michała Choworki, no i wiele innych jeszcze można by wymienić. Oczywiście Stronnictwo Narodowe to jest zróżnicowane, bo są różne grupy, tak zwani młodzi, starzy, ale w ramach tych grup także różne środowiska, czy różne postacie. Także to jest naprawdę niezwykle wielobarwne zjawisko polityczne. Ja bym chciał tu zwrócić uwagę na kilka naprawdę wybitnych, takich zapomnianych może mniej lub bardziej postaci, jak no na przykład właśnie Stanisław Piasecki, może nie jest zapomniany, może to znana dość postać, redaktor Prosto z Mostu, ale cała plejada tekst działaczy narodowych, związany właśnie z tym tygodnikiem. To pokazuje, że właśnie też te młode kręgi obozu narodowego, nacjonalistycznego, bardzo dostrzegały znaczenie tego, co możemy nazwać metapolityką czy walką kulturową. I na przykład wspomniany Prosto z Mostu, no, był alternatywą w okresie międzywojennym dla wiadomości literackich, takich liberalno-lewicowych, Grydzewskiego. Stąd, że oczywiście przede wszystkim w ruchu narodowo-radykalnym Falanga,
ta kwestia właśnie tego nacjonalizmu kulturowego była bardzo mocno dostrzegana. Że wspomnijmy takie organizacje jak Polska Organizacja Akcji Kulturalnej, szereg pism tego środowiska, gdzie dostrzegano no, te naprawdę kwestie kulturowe bardzo istotne, później również w czasie wojny, takie środowiska właśnie jak czy pisma, no nie wiem, Kuźnia, Dźwigary, no i szereg innych bardzo zróżnicowanych środowisk. No to oczywiście nie ma miejsca, żeby na ten temat mówić, ale chciałem jeszcze raz podkreślić tą wielonurtowość obozu narodowego, ale szerzej polskiego nacjonalizmu. Ja myślę, że tutaj także w środowiskach, no, nazwijmy takich post-piłsudczykowskich, czy post-sanacyjnych, czy wewnątrz obozu sanacyjnego, jak grupa na przykład Jutro Pracy i też wiele innych również grup. Także tu można by mówić naprawdę o różnym stosunku różnych środowisk do PRL-u. Ja sobie pozwolę, oczywiście będę się trzymał tego, jak gdyby chronologii przede wszystkim czasowej, tego 56 roku, ale no, chciałbym jednak rozpocząć trochę przynajmniej przypomnieniem jednak stosunku obozu narodowego do PRL-u, do komunistów, od samego w zasadzie początku kształtowania się tego systemu w Polsce. I tak, konspiracyjne Stronnictwo Narodowe. Sam fakt, że ono było konspiracyjne, ale na przykład w jednym ze swoich dokumentów z lipca 1945 roku, a więc rok po utworzeniu tak zwanego PKWN-u, wydało oświadczenie, w którym określono stosunek Stronnictwa Narodowego, największej partii politycznej, do tej nowej rzeczywistości. Stronnictwo Narodowe nie uznaje faktów dokonanych i będzie nadal walczyć o pełne wyzwolenie narodu i odbudowanie państwa polskiego do samodzielnego życia. Tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, utworzony w Moskwie przez uzupełnienie Komunistycznego Komitetu Lubelskiego, stwarza jedynie pozory zmian, ale istota rzeczy pozostała ta sama. No to już jak gdyby definiuje wyraźnie, że Stronnictwo Narodowe odrzucało państwowość komunistyczną, tak zwaną Polskę Ludową i to właśnie również nie było złudzeń co do właśnie jakichś tam prób takich legitymizowania tego systemu przez jakieś takie quasi niby opozycyjne środowiska, bardzo krytycznie oceniano oczywiście i naiwność polityczną Stanisława Mikołajczyka, stąd też tutaj wspomniany tymczasowy rząd jedności narodowej i tak dalej. Więc można powiedzieć, że była taka wyraźna opozycja, negacja systemowa właśnie tak zwanej Polski Ludowej. Także oczywiście konspiracyjne na przykład organizacja wojskowa, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. To pozwolę sobie przypomnieć rozkaz podpułkownika Tadeusza Danilewicza, komendanta głównego NZW z 1 września 1945 roku. Walczymy o pełne wyzwolenie spod okupacji i wpływów sowieckich. Po drugie, prowadzimy walkę o całość ziem wschodnich w granicach 1939 roku. I te dwie kwestie, czyli pełne wyzwolenie, a więc utworzenie niepodległego państwa polskiego, ale także w granicach obejmujących tak zwany traktat ryski, Polskę z Wilnem, Lwowem i tak dalej, no to był program absolutnie Stronnictwa Narodowego. Fundamentalna kwestia i również kwestia dotycząca absolutnie ziem zachodnich, jak mówił jeden z żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Bogdan Szucki, nieżyjący. Walczyliśmy, mówi, o Polskę bez komunistów, ale Polskę z Wrocławiem, Polskę ze Szczecinem, Polskę z Wilnem i Polskę ze Lwowem. Konspiracyjne Stronnictwo Narodowe, konkretnie konspiracyjny zarząd główny Stronnictwa Narodowego, uznał, że kontynuowanie działalności niepodległościowej w konspiracji jest rzeczą oczywiście absolutnie priorytetową i najważniejszą. Oczywiście pojawiły się również, jak gdyby, czy mamy z jednej strony, jak gdyby te konspiracyjne Stronnictwa Narodowe, które bezwzględnie wyraża to stanowisko, o którym przed chwilą mówiliśmy. Z drugiej strony pojawiają się oczywiście takie próby wpisywania się, chociaż może nie wiem, czy dobre słowo użyłem, ale jak gdyby jest jakiegoś może zaistnienia w tej rzeczywistości po 1945 roku. To jest tak zwany Komitet Legalizacyjny Stronnictwa Narodowego,
Tylko to chciałem wyraźnie powiedzieć, niezależnie oczywiście od naiwnych, powiedziałbym, kalkulacji tego środowiska i tych działaczy, to tutaj oni naprawdę nie przekroczyli żadnych zasad, jak gdyby rezygnacji z zasad ideowych obozu narodowego. Więcej, uważali, że kierownictwo Stronnictwa Narodowego to jest to emigracyjne z Tadeuszem Bieleckim. Tu nie była próba jakiegoś tworzenia frondy, nie wiem, jakieś odejścia od obozu narodowego, aczkolwiek wybrali taką taktykę, uznając później w różnych tam rozmowach, dokumentach wewnętrznych, że no, trzeba prowadzić tę działalność dwutorowo, więc dążyć z jednej strony do legalizacji Stronnictwa Narodowego, z drugiej strony powinna być działalność konspiracyjna. Więc można powiedzieć taki realizm, oczywiście jest pytanie, na ile on był w ogóle realny, ale to nie była jak gdyby taka kolaboracja typu, nie wiem, Bolesław Piasecki czy Paks i tak dalej, współpraca z reżimem komunistycznym, aczkolwiek te wybory mogą być oceniane różnie, tym bardziej, że i konspiracyjny kierownictwo konspiracyjne Stronnictwa Narodowego w kraju, jak i emigracyjne Stronnictwa Narodowe z Tadeuszem Bieleckim na czele, prezesem Stronnictwa Narodowego, bardzo krytycznie odniosły się do tego typu działań, uważając, że są zupełnie szkodliwe, są skazane na niepowodzenie i tak dalej, i tak dalej. No ale zresztą tak się skończyło. Ci działacze, którzy chcieli legalizować komitet, znaczy Stronnictwa Narodowe, no, zakończyli w ten sposób, że wystosowali memoriał 23 sierpnia 1945 roku do władz komunistycznych, do Bieruta, no ale tak się skończyło, że oczywiście zostali później aresztowani. To oczywiście tacy jak Kazimierz Kobylański, Władysław Jaworski, Szymon Poradowski i tak dalej, ale jak mówię, bardzo zasłużeni działacze, którzy no, podjęli taką może naiwną ocenę sytuacji. Zresztą to jest jak gdyby odrębny temat działalności Komitetu Legalizacyjnego, ponieważ też była to inspiracja ze strony Moskwy w jakiś sposób. To w zasadzie można powiedzieć, że w dużym stopniu takim animatorem, albo mu się wydawało, że animatorem tej akcji jest Kazimierz Kobylański, który właśnie też był sądzony właśnie w Moskwie i tak dalej. I tam, że tak powiem, no, pewne sugestie się pojawiły ze strony czynników rosyjskich, bezpieki rosyjskiej, żeby to nawiązał z kimś kontakt, że to będzie możliwość legalizacji i tak dalej. No więc naiwność. Natomiast oczywiście nie ma tutaj czasu, żeby mówić o tej martyrologii, ale to naprawdę była zagłada obozu narodowego, którą dokonali komuniści. I to jest jak gdyby też odpowiedź na ten stosunek do PRL-u. Państwo doskonale oczywiście wiecie o tych kwestiach, ale to sobie tylko pozwolę przypomnieć. Oczywiście zaczęło się od procesu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie, gdzie również tam byli sądzeni działacze narodowi, Zbigniew Stypułkowski i inni. Proces przede wszystkim prezydium konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego, który właśnie miał miejsce na przełomie 1946 i 1947 roku. I tutaj ten proces został no, zakończony, można powiedzieć, w 1948 roku. 22 maja były właśnie kilku działaczy zostało skazanych na śmierć, między innymi właśnie Leon Dziubecki, tam zmarł w więzieniu w Mokotowie, Tadeusz Maciński, no później ułaskawiony i szereg innych osób. Proces tak zwanego Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej z Włodzimierzem Marszewskim, który został skazany na śmierć. Proces Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, proces taki najbardziej spektakularny, pokazowy, Adama Doboszyńskiego, który, no, który po prostu no, został, znaczy, skazany na śmierć i ten wyrok wykonano. Proces Władysława Jaworskiego i innych, tych procesów oczywiście można by wiele wymieniać, proces Komitetu Ziem Wschodnich i tak dalej, i tak dalej. Więc tu nie było oczywiście w PRL-u miejsce na jakąkolwiek działalność obozu narodowego i narodowcy doskonale zdawali sobie sprawę. Ta próba legalizacji nieudana była tylko takim, powiedziałbym, pewnym epizodem, ale to też trzeba, jak mówię, traktować w tych kategoriach, że to nie była działalność kierownictwa Stronnictwa Narodowego.
Oczywiście rozwija się później konspiracja, jak wiemy, taka młodzieżowa. Co najmniej 1000 organizacji różnych młodzieżowych i antykomunistycznych, niepodległościowych w latach właśnie 47, 48, 56, w tym także oczywiście organizacja o charakterze narodowym, z nazwą Stronnictwa Narodowe, albo Obóz Narodowy, albo inne nazwy. I Stronnictwo Narodowe jednak cały czas jest w tej, powiedziałbym, takiej bardzo zdecydowanej, nazwijmy, opozycji, walce niepodległościowej z systemem komunistycznym. Stąd też dużą rolę odgrywa tutaj próba jak gdyby stworzenia takich kanałów łączności z krajem. Czyli można powiedzieć, narodowcy siedzą w więzieniach, ci z kraju. Jakakolwiek działalność jest absolutnie nawet niemożliwa. Natomiast emigracyjne Stronnictwa Narodowe podejmuje jakąś próbę łączności z krajem. Między innymi tworzy się taki różne ośrodki przerzutowo-szkoleniowo-wywiadowcze, w dużym stopniu bardzo skuteczne na samym początku, jak na przykład taki ośrodek właśnie przerzutowo-szkoleniowo-wywiadowczy Brygady Świętokrzyskiej Narodowej Sił Zbrojnych Organizacji Polskiej w Regensburgu, czyli tego środowiska NRABC. Tą akcją dowodził wówczas, tymi działaniami, major Tadeusz Kozłowski, pseudonim Mikołaj, ale te kręgi nie tylko narodowe, ale również, powiedziałem, emigracyjne, niepodległościowe podejmują współpracę z wywiadem amerykańskim. I tu jest też pewien element, który będzie przedmiotem może trochę sporu w środowiskach narodowych. Otóż ta współpraca oczywiście z wywiadem amerykańskim dotyczyła tego zakresu budowy tych kanałów łączności z krajem i również w kraju. No, pierwszym takim łącznikiem do kraju był Jerzy Kozarzewski, też bardzo interesująca postać niezwykle, pseudonim Konrad. Nawet nazwano ten jego szlak, jego imienia Kozarzewskiego, czyli te przerzuty. Adam Dobuszyński między innymi też tym szlakiem przekraczał granicę tak zwaną nielegalnie, w sposób tak zwany nielegalny. No i proszę Państwa, cóż, w wyniku jak gdyby tej jakiegoś takiego porozumienia, ale już nie samego tylko Stronnictwa Narodowego, ale w ogóle takiego działu krajowego Rady Politycznej, czyli porozumienia organizacji niepodległościowych na emigracji, związanych oczywiście z rządem polskim na emigracji, w dużym stopniu z udziałem działaczy SN, ponieważ Zygmunt Berezowski był między innymi wówczas ministrem spraw wewnętrznych w polskim rządzie na emigracji. No i powołano dwie placówki w Niemczech, nazwaną Północ, tam dowodził, znaczy popularnie zwaną Północ, dowodził działacz narodowy Stronnictwa Narodowego Kazimierz Tychota i Południe z siedzibą w miejscowości Berg, później w ostatnim okresie, pod Monachium, w ostatnim okresie pod kierownictwem Władysława Furki, działacza Młodzieży Wielkiej Polski. Ale w wyniku tej dekonspiracji ośrodka w Bergu, no, nastąpiła po prostu kompletna, powiedziałbym, dezorganizacja, czy rozbicie tej działalności, tego w ogóle, tego kanału łączności. Otóż to nastąpiło między innymi, też trzeba powiedzieć, to jest oczywiście, też doskonale Państwo pewnie znają, ale mówię takie fakty dość oczywiste, opisane już bardzo szczegółowo w literaturze. W wyniku dekonspiracji właśnie to nastąpiło w ośrodku właśnie w Bergu dzięki ucieczce dwóch agentów Urzędu Bezpieczeństwa, w tym Wandy Macińskiej. Wandy Macińskiej, która była żoną Tadeusza Macińskiego, niezwykle bohaterskiego żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej, no przywódcy, można powiedzieć, tutaj konspiracji narodowej w Warszawie. Człowieka o ogromnych talentach wojskowych, bezkompromisowego, i jego żona była przez wiele, 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 wiele lat agentką UB, o czym oczywiście on nie wiedział, więc, ale była też związana wcześniej z obozem narodowym, też była konspiracja. I została pozyskana przez wywiad sowiecki również i komunistyczny, no i po prostu została później właśnie rzekomo, znaczy została tam z Niemiec przerzucona i tak dalej. No i ta jej działalność po prostu była nieprawdopodobnie szkodliwa. To zresztą
ta ich działalność była częścią takiej dużej operacji, niewątpliwie sukcesu Urzędu Bezpieczeństwa, ale nie tylko Urzędu Bezpieczeństwa, ale w ogóle służb sowieckich również, tak zwana operacja Cezar, pod kryptonimem Cezary, to była operacja prowadzona przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, zgodnie ze wskazówkami sowieckich służb i NKWD właśnie. No i właśnie ta akcja Cezary rozbiła działalność niepodległościową w kraju, nie tylko struktur narodowych, ale zlikwidowano, można powiedzieć, wszystkie struktury zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wszystkie struktury. Także to było między innymi właśnie to doprowadziło do likwidacji właśnie tego czwartego zarządu WiN-u i właśnie rozstrzelania 1 marca 1951 roku tych właśnie przywódców na czele z Łukaszem Cieplińskim. Stąd też Dzień Żołnierzy, Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych jest upamiętnieniem tego wydarzenia, czyli likwidacji kierownictwa WiN-u. Natomiast w wyniku tej całej prowokacji, tej akcji Cezary, aresztowano około 230 osób, w tym 15 osób skazano na kary śmierci, a około 60 otrzymało wieloletnie wyroki. Także no tak to po prostu niestety wyglądało. No ale właśnie wracając może bardziej do stronnictwa narodowego. Tak zwana afera Bergu wywołała rozbieżności w kręgach w ogóle emigracji. W ogóle w kręgach emigracji oczywiście to bezpieka też rozgrywała, a w kręgach narodowych no może jeszcze w sposób szczególny. Tu taką jedną z osób, która, ale nie tylko, ale no powiedzmy taką sztandarową, która krytykowała te działania, to był Jędrzej Giertych. Jędrzej Giertych z kilkoma jeszcze oczywiście bliskimi sobie osobami. Przy czym ta krytyka Stronnictwa Narodowego polegała na tym, że zdaniem Jędrzeja Giertycha polityka Stronnictwa Narodowego nie może być w żaden sposób uzależniona od jakichkolwiek czynników zewnętrznych, także amerykańskich. To już był, Państwa, rok też 50., lata 50. Trzeba też powiedzieć jeszcze, że Stronnictwa Narodowe, wszyscy, można powiedzieć, Adam Dobuszyński, który był jednocześnie bardzo takim realistą, bo napisał na przykład Ekonomię krwi, był przeciwny jakiemuś kolejnemu być może powstaniu, ale byli przekonani nawet, nie tylko wierzyli, że dojdzie do III wojny światowej, do konfliktu między Zachodem, Ameryką, a Sowietami. No i niestety nie uwzględnili jednak tego faktu, że ta współpraca, ta sowiecko-amerykańska i brytyjska i tak dalej, tych różnych globalistycznych sił międzynarodowych jest tak bardzo mocna, to jednak zdecydowano w Teheranie na wiele, wiele lat. I może my z pewnej perspektywy na pewno łatwiej to ocenić, że wiemy, że to było nierealne. Stąd też oczywiście ta krytyka, jeśli chodzi o aferę Bergu, mogła u niektórych wywołać tym bardziej jak gdyby tą negatywną ocenę. Ale nie u Jędrzeja Giertycha. Jędrzej Giertych zresztą to jeszcze był przeciwnikiem przed wojną tego Tadeusza Bieleckiego. Tam podział na tą frakcję Giertych-Kowalski, a Tadeusz Bielecki już miała swoje wcześniej odniesienia. To były różne, że tak powiem, płaszczyzny tego konfliktu. Był bardzo mocny konflikt wewnątrz Stronnictwa Narodowego o ocenę na przykład różnych tam kwestii, czy Czechosłowacji zajęcia Polski w 1938 roku, czy inne tam jeszcze działania, czy Piłsudczycy i tak dalej. Ale to rzeczywiście wywołało wielkie rozbieżności. Natomiast chyba trzeba się zgodzić absolutnie, że to była naprawdę klęska wywiadu amerykańskiego, klęska wywiadu brytyjskiego. Naprawdę ja tym się nie zajmowałem, nie wiem, pewnie trudno by było znaleźć jakieś materiały, ale wiecie Państwo, ja bym nie wykluczył, że może to była klęska, a może po prostu tak miało być, może Amerykanie po prostu uznali, że no cóż, że jak gdyby swoje cele zrealizowali, bo to ta kwestia Bergu, tych łączności i tak dalej była także działalnością pewną wywiadowczą. Amerykanie dowiadywali się o pewnych kwestiach, prawda, znaczy funkcjonowaniu systemu komunistycznego i tak dalej, i tak dalej. No i pewnie być może, znaczy nie wiem czy pewnie, ale możliwe jest tak, że uznali, że trzeba zmienić formę jakiejś tam, powiedziałbym, infiltracji
tego reżimu komunistycznego w różnych krajach i działać innymi metodami. I oni podjęli inne metody. No to już było po prostu później w różnych ośrodkach, tam dla uchodźców i tak dalej, czy no, jak gdyby docieranie do poszczególnych osób w sposób bardziej konspiracyjny, ale nie tak polityczny. Więc trudno powiedzieć. No więc ta afera Belgów jest niewątpliwie pewien niewątpliwie kryzys. Natomiast to, co łączyło jeszcze wspólnie obóz narodowy, Stronnictwo Narodowe przede wszystkim, to jednak to cały czas przekonanie. To są lata 50., koniec lat 50., to jest rok 1955. W 1955 dochodzi do pierwszego zjazdu delegatów Stronnictwa Narodowego w Londynie w maju 55 roku. Ogólnoświatowego. Stronnictwo Narodowe jest stosunkowo silną organizacją, niewątpliwie najsilniejszą na imigracji. Ci ludzie są w wieku dość dojrzałym, ale że tak powiem, aktywni. I oczywiście jest tam uznanie, znów potwierdzenie granicy Polski na tak zwanej linii Kerzona oraz właśnie mówi się o tym, że rząd komunistyczny jest zależny od Sowietów. Polska nie jest krajem niepodległym. No, w publicystyce różnych pism narodowych, na przykład na łamach Myśli Polskiej, mówi się, że ten pojałtański porządek jest takim tylko stanem przejściowym i nawet zarzewiem konfliktu zbrojnego. Czyli można powiedzieć, że tak do 1956 roku jest przekonanie, że ten stan jest tymczasowy i że jednak to się zmieni. W 1955 roku, jak mówię, zjazd delegatów. I w tym właśnie, w tej ocenie środowiska Stronnictwa Narodowego na przykład jest takie oświadczenie. Będziemy powtarzać, że nie ustaniemy w walce, dopóki nie odbudujemy państwa z granicą na Odrze i Nysie na zachodzie i granicą Ryską na wschodzie. No oczywiście mówię o granicy na Odrze i Nysie, bo ona była w tym czasie oczywiście przez Niemców nie zatwierdzona, tak nie uznawana do końca, więc to podkreślano. Ale to jak gdyby też świadczy o tym, że dążenie do odbudowy państwa polskiego, uznanego, że to nie jest państwo polskie nawet. Naszym zadaniem jest odbudowa niezależnego państwa nad Odrą, Wisłą i Zbruczem, a nie budowanie zamków na lodzie nad Tamizą. W dokumencie zjazdu zatytułowanym Polityka zagraniczna czytamy pierwsze: opuszczenie terytorium Polski przez Sowiety i usunięcie agentury komunistycznej jako jeden z tych warunków. Dwa: zagwarantowanie przez mocarstwa granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Trzy: przywrócenie Polsce granic przed 1 września 1939 roku na wschodzie. Takie wytyczne ustroju politycznego, to jest taki dokument z tego zjazdu delegatów Stronnictwa Narodowego, czytamy. Dzisiejsza Polska, mimo posiadania pozornych cech suwerenności, nie jest państwem narodu polskiego. Tak zwana władza ludowa jest agenturą reprezentującą jedynie interesy Związku Sowieckiego. Stronnictwo Narodowe w łączności z narodem i imigracją stawia sobie za zadanie odbudowę niepodległego państwa polskiego w granicach zapewniających mu żywotność i możliwe bezpieczeństwo. Granicami tymi są Odra i Nysa Łużycka na zachodzie, granica traktatu ryskiego na wschodzie. I przechodzimy już może do tego okresu po 1956 roku. Otóż w 1958 roku ukazało się w Londynie takie pismo pod tytułem Horyzonty. Redaktorem jest Witold Olszewski, związany z Jędrzejem Giertychem, ale także w skład redakcji wchodzą również wybitni narodowcy, jeszcze przed wojną, tacy powiedziałbym zasłużeni, jak Jan Barański, Stanisław Kozanecki. No i właśnie Jędrzej Giertych też jest w redakcji Horyzontów. Pismo ma około 2000 egzemplarzy, można powiedzieć, nie jest takie najważniejsze, ale jest to jakaś próba rewizji dotychczasowego stanowiska Stronnictwa Narodowego. A więc przeciwstawiano się koncepcji, jak to określano, koncepcji państwa na wygnaniu, czyli po prostu i rezygnacji z takiej marginalizacji państwa polskiego na arenie międzynarodowej. A więc była to już próba jak gdyby, że jednak państwo polskie istnieje. Można powiedzieć, oczywiście ono nie jest państwem suwerennym,
ale no jest to państwo, można powiedzieć, polskie. Konieczne jest, mówiono, uwzględnianie warunków politycznych istnienia państwa polskiego, uznania jego obecnej władzy, że funkcjonuje, chociaż oczywiście odrzucali tą władzę, ale stwierdzali pewien fakt według nich. Deklarowano przy tym antykomunizm, cały czas jednoznacznie antykomunizm, wolny rynek, prywatną własność. Witold Olszewski w 1958 roku jednak, no, od 1958 roku współpracował z wywiadem PRL. Próby penetracji, nawiązania kontaktu przez wywiad PRL z różnymi działaczami narodowymi miały miejsce, emigracyjnymi. Nawet tej próbie został poddany, ale wydaje mi się, że nie można określić, tak jak ja na tyle znam te materiały, na przykład Wiktora Trościanko, takiego też wybitnego działacza narodowego, między innymi redaktora, jednego z redaktorów Radia Wolna Europa, jako współpracownika. Natomiast Witold Olszewski poszedł na pewną współpracę z wywiadem PRL. To była ta współpraca przede wszystkim z jakimś tam wywiadem wojskowym, chociaż to oczywiście, oni się tak przedstawiali, że jako wywiad wojskowy, to była kwestia, że tak powiem, bardziej skomplikowane, bo przecież nie podawali swoich nazwisk ani i tak dalej, więc zawsze to było pod jakimś tam przykryciem. Natomiast Olszewski, wydawało mu się, że on prowadzi oczywiście grę. No i on chyba tak rozpoczął taką wiarę, że prowadzi grę z wywiadem właśnie PRL-owskim, ale zobowiązał się na przykład nie drukować artykułów, które byłyby niezgodne z PRL-owską racją stanu, jak to określono. No i w zamiarze horyzonty no, miały kształtować jak gdyby takie kręgi narodowe, ale były dotowane. On też otrzymywał jakieś pieniądze, niewielkie, ale otrzymywał. Natomiast przede wszystkim horyzonty były dotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w formie no, kupowania przez tak zwane Towarzystwo Polonia właśnie tych egzemplarzy. No, łącznie do 1971 roku ukazało się 179 numerów. Na marginesie powiem, że Witold Olszewski wraca do kraju później. No i między innymi był jednym z tych redaktorów, był redaktorem naczelnym takiego pisma w latach 80. Ład Polskiego Związku Katolickiego, Katolicko-Społecznego, gdzie grupa narodowców, czy tak zwanych narodowców, wykorzystywanych absolutnie przez bezpiekę, w dużym stopniu agentów bezpieki, próbowała odsunąć Janusza Zabłockiego, który próbował budować jakąś taką formację chadecką, koncesjonowaną oczywiście. Natomiast byli tylko narzędziem właśnie służb specjalnych. W 1959 roku ukazuje się list otwarty Jędrzeja Giertycha, podpisany również przez Witolda Olszewskiego i Stanisława Kozaneckiego do Nikity Chruszczowa. I tutaj Giertych przedstawia koncepcję polityczną, takiej politycznej, koncepcję polityczną, w której to Polska z tego satelity Związku Sowieckiego stałaby się jego sojusznikiem. No i mniej więcej twierdzi, że oczywiście system komunistyczny jest nie do zaakceptowania przez Polaków. To tylko wywołuje jakieś nastroje antyrosyjskie, to wspieranie komunistów przez Sowietów to jest oczywiście głupota, błąd i tak dalej, i tak dalej. No i dalej właśnie Giertych, który też rozpatruje to w takim jakimś szerszym kontekście konfliktu sowiecko-chińskiego, mówi, że no cóż, znaczy proponuje, on proponuje, no i tam jeszcze dwóch, trzech ludzi, przebudowę PRL-u i wprowadzenie na scenę formacji narodowej, likwidację systemu komunistycznego, odsunięcie komunistów, w ogóle delegalizację komunistów i właśnie tak to uważa. Natomiast uważa, że sowietyzacja oraz likwidacja systemu komunistycznego jest niezbędna, ponieważ sowietyzacja właśnie no, wywołuje te postawy antyrosyjskie. Natomiast z inicjatywy Tadeusza Biedeckiego jego sygnatariusze, czyli ta trójka, zostali natychmiast wykluczeni z szeregu Stronnictwa Narodowego. A zatem trzeba powiedzieć, że oczywiście tutaj nie było akceptacji dla tego typu poglądów, taktyki w kierownictwie Stronnictwa Narodowego. W 1961 roku odbył się drugi centralny zjazd delegatów Stronnictwa Narodowego i no tutaj w przemówieniu Tadeusz Bielecki mówił, że odrzucamy zarówno samobójcze zrywy powstańcze, jak i potulne poddanie się Sowietom i fatalistyczne twierdzenie,
że nic się przez dziesiątki lat nie zmieni i że jesteśmy skazani na wegetację u boku Rosji. W uchwale Stronnictwa Narodowego zapisano dążenie do odzyskania niepodległości w granicy Odry i Nysy na zachodzie, a traktatu ryskiego na wschodzie nie przestanie być dominującą cechą postawy społeczeństwa polskiego. Taka była ocena, właściwie można powiedzieć, PRL-u przez emigrację. Wracając tutaj, może przechodząc do sytuacji w kraju, no cóż, przede wszystkim działacze narodowi stosowali się do zaleceń Stronnictwa Narodowego, a zatem, żeby nie prowadzić działalności konspiracyjnej, bo uważali, że jest skazana na niepowodzenie i praktycznie na niepotrzebną utratę aktywu narodowego poprzez więzienia i tak dalej. Natomiast utrzymywanie pewnych kontaktów towarzyskich, no bardziej taką działalność powiedziałbym właśnie, no, żeby ten aktyw po prostu był ze sobą jakoś tam związany. Nie tylko koleżeńsko, ale trochę i polityczne. Natomiast jakiekolwiek działania, jakieś próby legalizacji i tak dalej, wchodzenia w legalne struktury, to się pojawiło w niektórych wypowiedziach niektórych narodowców po 1956 roku, znano za absolutnie niezbędne i tego się trzymano. Mówiliśmy kiedyś na spotkaniu, taka mała grupa, oczywiście to jest Liga Narodowo-Demokratyczna, więc to jest środowisko młodych narodowców. Co prawda, które powstało, to jest organizacja konspiracyjna pierwsza, można powiedzieć, po 1956 roku, która była też w jakiś sposób ideowo kształtowana przez narodowców, przez Walentego Majdańskiego, przez Leona Mireckiego, przez Jana Bogdanowicza i miał to wpływ na program. Natomiast ten program Ligi Narodowo-Demokratycznej, określony przez tych młodych ludzi, no, który oczywiście w przestrzeni publicznej nie zaistniał, ale no, on też pokazuje pewien jednak sposób myślenia. W tym programie napisano: system komunistyczny ma na celu zniszczenie fizyczne i moralne narodu polskiego, ale stwierdzono, że obecne położenie polityczne nie stwarza możliwości zerwania sojuszu z Rosją, prowadzenia nawet pośredniej akcji zmierzającej do uzyskania pełnej niepodległości, ale to było stwierdzenie faktu, natomiast uważali, że w przyszłości po prostu trzeba dążyć do tego, żeby po prostu osłabić Rosję, żeby wykorzystać każdą niepomyślną, jak pisano, dla Rosji koniunkturę oderwania od niej ziem wschodnich. W przyszłości państwo polskie miało być państwem federalnym złożonym z Polski, Litwy, Białorusi i, jak to określono, prawobrzeżnej Ukrainy. Proszę Państwa, w zasadzie tak jak tutaj kolega Tomasz Szczepański mówił, później mamy te lata 70., można powiedzieć, że 80., kiedy powstają te środowiska opozycji narodowej, antykomunistycznej, i rzeczywiście dwie osoby przede wszystkim mają jakiś taki, oddziaływują na te środowiska narodowe. To niewątpliwie jest Jędrzej Giertych. Przy czym wydaje mi się, że Jędrzej Giertych ma tutaj bardzo duży wpływ na te kręgi narodowców. Oczywiście bardzo nieliczne, jest kilku seniorów i jeszcze tam jacyś młodzi ludzie, którzy jak gdyby no zapoznają się z tą ideą narodową, więc są to kręgi ograniczone, ale one kształtują w jakiś sposób te poglądy. Więc Jędrzej Giertych niewątpliwie tak, i wydaje mi się, że wpływ Jędrzeja Giertycha był zdecydowanie największy. Natomiast ja bym tutaj powiedział, że nie chyba jednak. Przynajmniej mówię o tych latach 80. i myślę również o chyba seniorach. Nie w tym aspekcie geopolitycznym. Otóż przede wszystkim ta kwestia, no, jak gdyby propagowania przez Giertycha określonej koncepcji historii, tutaj roli masonerii zgubnej dla Polski, bardzo krytyczna ocena Józefa Piłsudskiego. To wiadomo, przez Jędrzeja Giertycha, i to niewątpliwie bardzo mocno oddziaływało. Być może w sposób też troszeczkę w sensie politycznym, może destrukcyjny, bo co innego jest historia, co innego są jakieś wybory polityczne. Być może to nawet było przyjmowane przez kręgi władzy komunistycznej z pewnym takim, no, może nawet satysfakcją, przyzwoleniem, ponieważ to w jakiś sposób no, dezorganizowało pewne oceny, że na przykład kwestia Piłsudskiego stawała się najważniejszą, prawda, ocena negatywna Piłsudskiego w przestrzeni historii i tak dalej. To nawet kwestia na pewno Feliksa Konecznego, jego tej nauki o cywilizacjach. To jest też zagrożeń, wewnętrznych zagrożeń dla Kościoła związanych właśnie z modernizmem i tak dalej. Giertych był takim przedstawicielem tego, no to nazwijmy, tradycjonalistycznego.
I takie różne oczywiście kwestie z tym związane. Również kwestia Rosji także się pojawiała, trzeba powiedzieć, ale w latach 70. jeszcze Jędrzej Giertych jednak mówił oczywiście o tym, taka niechęć była do współpracy właśnie z Zachodem, brak wiary w możliwości rozwiązania sprawy polskiej przez Zachód, zagrożenie ciągle niemieckie, to było tym może elementem ważnym w tym przekazie Giertycha. Mówię ważnym, rzeczywiście jest ważnym, ale też ważnym dla tych, którzy, dla odbiorców, nazwijmy to. To była ta opoka, która docierała do kraju, to były różne artykuły Jędrzeja Giertycha i tak dalej. I on rzeczywiście, nie wiem, pewien taki styl myślenia określił, nazywał się są często Dmowszczykiem, uważał jednak się za tego, że jest najwierniejszym uczniem Dmowskiego. Pewne elementy takie prorosyjskie też można powiedzieć były, ale takie jakiegoś takiego, jak on to określał, realizmu politycznego. Natomiast drugą osobą był niewątpliwie Wojciech Wasiutyński, z kolei człowiek, który kształtował to środowisko takie tak zwane endekoidalne w latach 80., czyli ruch Młodej Polski, który tak bardzo wybiórczo w niektórych elementach czerpał z obozu narodowego. Aleksander Hall jako taki przywódca, można powiedzieć główny ideolog tego środowiska ruchu Młodej Polski, bardziej takiego konserwatywnego, czy bardziej nawiązującego do amerykańskiego neokonserwatyzmu. Tych kręgów amerykańskich konserwatystów niż narodowców, ale tam pewne elementy się pojawiły i rzeczywiście część kręgów Stronnictwa Narodowego Emigracyjnego, można powiedzieć, głosiła takie bardzo, w moim przekonaniu, dość liberalne poglądy. Albin Tybulewicz i tak dalej, Wojciech Wasiutyński. No i taka jest, można powiedzieć, taki podział. Z jednej strony Jędrzej Giertych, czy taki jak gdyby pewien tradycjonalizm, który niektórzy wyznawcy oczywiście Giertycha doprowadzali do zupełnie jakiejś, powiedziałbym, skrajności i nawet nieracjonalności. Z drugiej strony Wojciech Wasiutyński i Wiesław Szanowski. No taka próba jakiejś modernizacji tego ruchu narodowego, jakiegoś tworzenia jakiegoś nurtu chrześcijańsko-narodowego, ale jednocześnie dość takiego liberalnego, odcinającego się od tych rzekomych tendencji autorytarnych wcześniej w ruchu narodowym i tak dalej, i tak dalej. Także tak to mniej więcej wyglądało. Wiesław Szanowski mówił, że ta metoda walki politycznej, która powinna być teraz prowadzona, to jest metoda takiej walki codziennej. To jest taki punkt wyjścia, czyli tu odwoływał się do tej samej sytuacji, mówił, bardzo podobnie jest jak była przed pierwszą wojną światową, a zatem w tym środowisku nie było jakiejś tendencji kolaboracji z reżimem komunistycznym, absolutnie nie, to była kwestia walki czynnej na każdym odcinku życia narodowego. U Giertycha w zasadzie też nie, natomiast rzeczywiście osoby, które odwoływały się do Giertycha, czy nie wiem, wychowywały się na tej literaturze, niewątpliwie też podejmowały różne akcje, mówię o latach 80., takiej działalności koncesjonowanej jednak. To myślę właśnie o Witoldzie Olszewskim, to jest ten Polski Związek Katolicko-Społeczny i tak dalej. Natomiast jest jeden, już kończąc jak gdyby, jeszcze jedna rzecz i tutaj ostatnia. Też chciałem powiedzieć o takich działaczach właśnie, jak na przykład sam uczestniczyłem w tym Polski Komitet Obrony Życia Ludzi i Narodu, niewątpliwie, który odwoływał się do Jędrzeja Giertycha i w dużym stopniu ta ideologia giertychowska, ale antykomunistyczna, jednocześnie była pewnym takim wyznacznikiem dla przynajmniej lidera tego komitetu Mariana Barańskiego. Ja później w tych różnych swoich inicjatywach, mielu bardziej udanych, narodowych, mielu większych, to właśnie nawet tak pisałem, że z jednej strony powinniśmy odrzucić ten nurt taki właśnie koncesjonowany, a z drugiej strony takiej liberalnego wizerunku endecji. Uważałem, że to, co było w latach 30., powinno być w jakiś sposób odniesieniem, a więc i ten nurt narodowo-radykalny przede wszystkim i te kręgi Młodych Stronnictwa Narodowego. No ale wydaje się, że taka refleksja nie została, że tak powiem, jakoś tam może szerzej podjęta czy pogłębiona. Jacek Bartyzel, który nie był i nie jest chyba narodowcem, ale był ważną postacią w ruchu Młody Polski, to pisał na przykład w jednym z artykułów, że PRL jest w obecnych, prawdopodobnie względnie trwałych warunkach jedynie możliwą, choć wysoce niezadowalającą formą państwowości polskiej. A przecież trudno Jacka Bartyzela oczywiście jakiś koniunkturalizm posądzić. Tego oczywiście absolutnie nie było, ale to było takie spojrzenie z punktu widzenia konserwatywnego, prawda, że jest, jest taki stan i to trzeba ewolucyjnie. I kończąc już, Jędrzej Giertych i
Wojciech Wasiutyński jednak mieli pewien punkt wspólny, zbieżny później. To jest właśnie stosunek do Rosji. Stosunek do Rosji. Jędrzej Giertych zresztą zmienił troszeczkę podejście, bo przez dłuższy okres czasu uważał, że kwestia powrotu ziem wschodnich do Polski jest absolutnie sprawą ważną i niezmienną. Później w imię jakiegoś takiego realizmu, jakiegoś kompromisu z Rosją i tak dalej, uważał, że jednym z elementów może być, on to wprost nie powiedział, ale dopuszczał jednak to, może być właśnie to ta rezygnacja ziem wschodnich, ponieważ nie wyobrażał sobie oczywiście niepodległej Ukrainy, tylko rezygnacji ziem wschodnich na rzecz Rosji i porozumienia z Rosją. To tak miękko u niego pojawiało się. Natomiast Wojciech Wasiutyński, proszę Państwa, też tak w jakiś sposób też to uważał. Otóż on uważał, to mówię, rok 81, jak on to pisał, na przykład mówi tak, że droga do niepodległej Polski może być ewolucyjna i nawiązująca do wzorca fińskiego, tak zwanej finlandyzacji, czyli no takiej, prawda, wiemy ten status Finlandii, która, no, powiedzmy tak zwana finlandyzacja, to może nie jest neutralność, ale pewien określony stan rzeczy i taki dostrzegał właśnie Wojciech Wasiutyński. W źródłach niepodległości to była taka książka, która w drugiej połowie lat 70. chyba też miała wpływ na jakieś formowanie umysłów różnych kręgów narodowców, pisał o analogiach między sytuacją na ziemiach polskich przed wybuchem I wojny światowej i w kraju po 1945 roku. Podobnie jak Wiesław Chrzanowski. Natomiast w sierpniu 1981 roku to również Wojciech Wasiutyński ogłosił koncepcję kompromisu polsko-rosyjskiego, polegające na ustąpieniu z Rosji, tak jak on mówił, czyli wyobrażał sobie, że Rosja ustąpi z Europy środkowo-wschodniej, natomiast właśnie w tym samym właśnie Polska może, to może być przesłanką, że tak powiem, do jakiegoś takiego porozumienia. Także tutaj taka jednak ewolucja pewna nastąpiła, prawda, od takiego radykalnego pewnego spojrzenia także w czasie I wojny światowej, gdzie Sowieci i Niemcy by traktowali przez obóz narodowy jako tak, jako równo, tak, jeden i drugi, nie było tam sojusznika numer jeden, czy tam, czy wroga numer jeden, wroga numer dwa. No później rzeczywiście te pewne przemiany nastąpiły. To dziękuję bardzo. Tak, to ja otwieram sesję pytań. Tu jedno pytanie ode mnie. Jak pan ocenia znaczenie w środowisku narodowym grupy, no ewidentnie moskalofilskiej, rusofilskiej, mówię tutaj o środowisku naszych horyzontów, nowych horyzontów, przepraszam bardzo, i jej takiego chyba najbardziej głośnego... Mówimy o 80-tych latach, tak? O latach 80-tych, tak. Mówi jej najgłośniejszego publicysty Janusza Leonarda Majewskiego, którego książka Myśli przerażonego Polaka, list otwarty do Piotra Wierzbickiego jest dostępna w zbiorach naukowych. No i tam zarówno w publicystyce Nowych Horyzontów, jak i u samego Majewskiego mamy ewidentnie deklarację, po pierwsze, że polska polityka musi być oparta o Moskwę. To jest tak na 100%. Po drugie, że ruchy niepodległościowe wschodu są naszym, znaczy w Europie Wschodniej, w obszarze sowieckim są zagrożeniem dla Polski. Wprost jest to powiedziane. U Majewskiego mamy nawet sugestię, że wewnątrz służby bezpieczeństwa może istnieć frakcja polska, z którą należy współpracować. To już tak tytułem, można powiedzieć, prawie anegdoty, ale coś takiego tam jest. Weźcie sobie Państwo tą książkę i ją się trudno czyta, bo ona ma formułę rzeczywiście listu, ale coś takiego też Państwo znajdziecie. No i jak Pan ocenia, można powiedzieć, znaczenie tej grupy i publicystyki Majewskiego w tamtym czasie, w latach 80. Ja przyznaję, że te druki były, jako też uczestnik już życia publicznego w latach 80., dość łatwe do zdobycia, bo w kościele na Zagórnej można było te rzeczy kupić. Tak, to prawda. No, ona była napisana z takim pewnym, nie wiem, może talentem, ale dość taką publicystyczną swobodą. Natomiast rzeczywiście
te myśli i te przemyślenia są bardzo znamienne, jeśli chodzi o Nowe Horyzonty. No, przede wszystkim tytuł nie był przypadkowy. To nie był przypadkowy, to było nawiązanie do Horyzontów Witolda Olszowskiego i to są lata, połowa lat 80., tak, nie wiem czy to 86 rok, coś takiego, coś długa, połowa, stylu, tak, długa połowa, kiedy to pismo powstaje. I tak niewątpliwie najważniejszym, ja bym powiedział, przesłaniem tego pisma, przekazem jest właśnie ten taki prorosyjskość, można powiedzieć, tak? No, to niewątpliwie o to chodziło. I tytuł nie jest przypadkowy. Oczywiście ja nie chcę sugerować, że koledzy, którzy tam pisali, to są też no, wybitni tej naukowcy, czy prowadzący ludzie, którzy oczywiście pewnie nie mieli też... Byli wtedy młodymi ludźmi. Byli młodymi ludźmi, tak. I nie będę już miał nazwisk, ale wiadomo, kto tam pisał, którzy naprawdę są, mają swoją, jak gdyby, swoją pozycję naukową i teraz i tak dalej, to myślę, że byli niezależni w swoich myśleniach, ale być może jakoś tam jako młodzi ludzie pewne rzeczy powielali. Natomiast no, to jest pytanie, bo nie bądźmy naiwni, nie sądzę, żeby młodzi ludzie, prawda, nagle wpadli na tą nazwę Nowe Horyzonty, nawiązanie do pisma Witolda Olszewskiego, do tej koncepcji właśnie prorosyjskiej z lat 50. To musiało być w jakiś sposób sterowane, albo socjotechnicznie, albo w jakiś sposób ten, być może też przez jakieś określone osoby. Ale takie postawy, takie mocno właśnie prorosyjskie, one się pojawiły. Jeśli mówimy o tym, to są lata 80. Myślę, że to jest druga połowa lat 80., bo naprawdę, jeśli były te... Znaczy, ja mówiłem o tych odniesieniach do Jędrzeja Giertycha, sam też oczywiście w dużym stopniu, tylko ja. No, na przykład Marek Jurek, z którym rozmawiałem, też przyznawał, że on w dużym stopniu się, powiedział mi kiedyś, wychowywał przede wszystkim na Jędrzeju Giertychu, czyli na... Ale na tych, powiedziałem, takim historiozoficznym podejściu, prawda, tych pewnych elementach, bo chciałbym też być dobrze zrozumiany. To nas bardziej interesowało. Mówię o wielu osobach, które czytały Opokę i tak dalej w latach 70., początku lat 80. Natomiast rzeczywiście nastąpiła u niektórych recepcja, czy nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy w ogóle jakaś próba przystosowania Jędrzeja Giertycha właśnie do tych kwestii geopolitycznych i to już jest inne zagadnienie. No i ten nurt, nazwijmy, tak zwany giertychowski, bo nawet bym go nazwał tak zwany giertychowski, bo on się odwoływał do Giertycha, ale też bym, no nie tyle, że chciałbym bronić Giertycha. Jędrzej Giertych naprawdę, jego dorobek, można się zgadzać w niektórych elementach lub nie, jest po prostu imponujący. To był człowiek, który napisał więcej niż wszyscy inni razem wzięci działacze obozu narodowego na emigracji. Napisał bardzo wiele pozycji, mówię, można różnie oceniać oczywiście. Ja zresztą cenię jego wiele tych publikacji, ustaleń, to są komunikaty Towarzystwa imienia Armanda Moskiego, które założył i tak dalej. To był naprawdę ideowy narodowiec. Natomiast powiedziałbym, że próba przejmowania jego pewnych poglądów, no to było też jak gdyby trochę wynaturzenie, wydaje mi się, jego intencji. No ale cóż, intencje to są intencjami, a realia są realiami. I się pojawił niewątpliwie taki nurt, właśnie powiedziałbym, no zupełnie odległy od naprawdę tego myślenia narodowego. No ale z drugiej strony mówiliśmy Państwa, jest tak szeroko ten obóz narodowy, że wielu może się powoływać na Dmowskiego i uważa, że oni są, prawda, tymi Dziękuję. Wiernymi i tak dalej. Tam były zgłoszone pytania wcześniej, dwa, tak? Tak, ja w imieniu woli niestety nie mógł dotrzeć. Zostałem przed zadanie dwóch pytań i już je odczytuję. Pierwsze, czy obecna ewidentna prorosyjskość tygodnika Myśl Polska i wielu z jego publicystów wynika z tego, że w 1993 roku przyjęły go osoby wywodzące się z dawnego Paksu, które wyłącznie widziały sojusz z jakąkolwiek Rosją w postaci gospodarczej i militarnej, bo jak wiadomo, wcześniejsza migracyjna Myśl Polska raczej przedstawiała być jako antykomunistyczne, czy też jednak miały tu wpływ ewentualnie inne czynniki, jeśli tak, to jakie? No, wydaje mi się, że przede wszystkim błędem Stronnictwa Narodowego, ale to też jest emigracyjnego, było właśnie takie wybory, jakich dokonali. Tam było pewne, pewien podział był. Państwa, to powiem tak, z jednej strony było senioralne tak zwane Stronnictwo Narodowe, w dużym stopniu wiemy, opanowane przez współpracowników bezpieki, o ludzi o poglądach no, dość bardzo radykalnych, no, jeśli można tak to nazwać, nawet takich antyżydowskich.
instrumentalnie traktowanych oczywiście, także jeśli chodzi o kwestię żydowską, bo zagrożenie oczywiście ze strony międzynarodowych kręgów żydowskich i także tych związanych z partią czy w kręgach opozycji oczywiście było. Ja mówię o takim prymitywizowaniu wręcz tego zagadnienia i stawianiu go na pierwsze miejsce, więc to nie mogło być odniesieniem dla imigracji. Z drugiej strony mamy ZHN. Część działaczy emigracyjnego Stronnictwa Narodowego postawiła na ZHN, to była mniejszość jednak. To rzeczywiście też nie było dobre rozwiązanie, bo ZHN oczywiście nie był jakąś partią, która by, można powiedzieć, można było umieścić w obozie narodowym, przynajmniej w jego głównym nurcie. No i później właśnie decyzja, wydaje mi się, błędna zupełnie, czyli przekazania tej sukcesji emigracyjnego Stronnictwa Narodowego na rzecz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego z Janem Zamoyskim, Bogusławem Kowalskim i innymi osobami, no i również... Bogusławem Kowalskim, tajnym współpracownikiem, nie pamiętam pseudonimu. Tak, to był, tak, w tej chwili też zapomniałem, tak. Pseudonimu, natomiast oczywiście tak, więc tutaj mamy tam więcej, wielu jeszcze innych współpracowników, ale tak, był wiceprezesem zresztą, prawda, tak. Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Więc tutaj niewątpliwie mogły odgrywać jakąś rolę czynniki, że tak powiem, właśnie te służb specjalnych. Natomiast cóż, niewątpliwie te osoby, które kierują w tej chwili redakcją, ma taki, a nie inny, że tak powiem, przekaz. No, w tej chwili trochę taki dziwny, powiedziałbym, bo to są też osoby, które niekoniecznie są związane z obozem narodowym, prawda, które kształtują tam pewne opinie. Oczywiście na pewno tam dużą rolę odgrywały i odgrywa nieżyjący już zresztą bardzo też zasłużony dla idei narodowej kolega Zbigniew Lipiński, czy aktualnie w dużym stopniu kreujący jak gdyby linię polityczną Jan Engelgard. Niewątpliwie też osoba o dużych, powiedziałbym, zasługach w sensie historycznym i tak dalej, ale mająca tak, a nie inny pogląd na Rosję, więc siłą rzeczy to pismo właśnie tak wygląda. I drugie pytanie. Czy mógłby pan doktor coś więcej powiedzieć na temat pewnych dyplomatycznych kontaktów i rozmów prowadzonych między przedstawicielami obozu NDC a dyplomatami Związku Sowieckiego poza Nowym Majorem? Bo takowe miały miejsce. Wspominał o tym chociażby profesor Kawalec czy też Michał Andrzejczyk. Czy tego typu kontakty mogły w przyszłości mieć wpływ na powojenną postawę niektórych narodowców, którzy pozostali w kraju, mimo iż podziemie narodowe NSZ i NZW miały najbardziej bezkompromisowe antykomunistyczne oblicze? Tak, ja bym powiedział, że tutaj myślę też, w ślad właśnie za tymi autorami, to tylko mogę powiedzieć, więc trudno mi coś byłoby nowego odnieść. Natomiast rzeczywiście i w publicystyce, i w takim, przede wszystkim w publicystyce narodowej wówczas, w okresie właśnie tym międzywojennym, jednak pojawiły się takie oceny, że Polska nie powinna sobie pozwolić na jakiś konflikt z Sowietami, więc trzeba po prostu prowadzić politykę, która by do tego nie doprowadziła. Przy czym, o ile pamiętam, to nie była jakaś tam, była ta konstatacja tego stwierdzenia, natomiast nie pojawiły się jakieś próby zaproponowania jakiejś współpracy czy czegokolwiek innego. Myślę, że to też wynikało z tego, że przede wszystkim dostrzegano główne niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o Niemcy. To było drugie. Raczej chyba nie było też refleksji poza niektórymi kręgami, chciałem powiedzieć, poza niektórymi narodowymi, ale to były zupełnie wybiórcze refleksji, że może dojść do współpracy sowiecko-niemieckiej. Raczej obawiali się, tak jak właśnie o tym komiwoja, że pisał Roman Dmowski, żeby Polska nie była tą, jak gdyby taką, w tej awangardzie, tej wyprawy rozbijania, Rosji. Ale myślę, że to było w dużym stopniu takie myślenie trochę jeszcze odwołujące się do 20 roku i tak dalej, prawda? Jakieś takie, tak mi się wydaje, obawy, że może sytuacja się powtórzyć, że możemy znów wdać się w jakieś takie w historię właśnie antyrosyjskie i tak dalej. Tak bym to raczej widział, natomiast nie sądzę, żeby tu
tutaj były działania w jakimś charakterze agenturalnym, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Proszę o kolejne pytanie. Czy pani członki Związku Narodowego ewentualnych konflikt z powiedzmy ruchem litewskim albo ukraińskim, skoro ogłaszali takie koncepcje federalistyczne i powiedzmy razem z Wilnem, Lwowem, Grodnem i tak dalej? No to kwestia oczywiście to jest pewnie odrębne zagadnienie. Kwestia na przykład ukraińska, prawda? Wiadomo, jaki pogląd miał Roman Dmowski. Przede wszystkim artykuł jego z 1931 roku w warszawskim Dzienniku Narodowym, gdzie bardzo krytycznie oceniał możliwości uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Znaczy nie bardzo w to wierzył, mówił, że to będzie taki zbiegowisko różnych międzynarodowych sił, prawda, finansjery i tak dalej, że to będzie niekorzystne dla Polski, że oczywiście Berlin będzie na to grał, że Ukraina będzie elementem właśnie polityki Berlina i tak dalej. Tadeusz Gliziński również w takim pracowaniu sprawa ukraińska też krytycznie oceniał, więc mniej więcej ten nurt był taki, no, który w ogóle sobie nie wyobrażał niepodległości Ukrainy, prawda, niezależnie od granic. Natomiast pojawiły się później w latach 30. jednak troszeczkę inne spojrzenia. Myślę tutaj o Karolu Stefanie Fryczu, czy właśnie wspomnianym Stanisławie Piaseckim. Stanisław Piasecki zupełnie na przykład rewizjonistyczny, można powiedzieć, pogląd wygłosił, że pisze, że no cóż, jeśli chodzi o Lwów na przykład, prawda, jest bardzo bliski Polakom, nam jest dla nas rzeczą bardzo ważną. Trudno sobie wyobrazić Polaka, Polskę bez Lwowa, ale również musimy zrozumieć, tak pisał Piasecki, takie samo uczucia Ukraińców, że są takie same. No i jakoś to trzeba rozwiązać, a jak to trudno powiedzieć. Natomiast na przykład Karol Stefan Fryczyk dopuszczał możliwość, nawet uważał, że niepodległa Ukraina byłaby w interesie Polski. Więc tutaj można powiedzieć, że ta mozaika też poglądów, nawet na Ukrainę, była bardzo różna, jeśli chodzi o kręgi narodowe przed wojną. Także trochę można powiedzieć, może i w czasie wojny, ale i na imigracji, chociaż tam już jednak dominowała taka właśnie dość krytyczna ocena Ukraińców. Ale to jest rzeczywiście zagadnienie bardzo, bardzo obszerne i takie. Zagadnieniom stosunku ruchu narodowego do polityki wschodniej z tego wynika warto poświęcić jeszcze po prostu osobne spotkanie, ponieważ tutaj byśmy, podejrzewam, spędzili znacznie większą ilość czasu niż jest tutaj na te spotkanie przewidziany. Czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie? Proszę bardzo. Tu moskowiecko pan mówił w aspekcie historycznym. A czy zostało się na dzień dzisiejszy w Polsce moskowiecko? No powiedzmy nie teraz. Moskowiecko, tak? Tak. Tak. Nie teraz, kiedy idzie wojna ukraińsko-rosyjska, a od ten czas, od jak rozpadł się Związek Radziecki. Czy byli tacy ludzie, którzy uważali, że to jest no dobrze orientować się na Moskwę i na Rosję? No ja myślę, że to chyba wszyscy możemy odpowiedzieć na to pytanie, że chyba w tym głównym, zdecydowanie zasadniczym nurcie polskiej polityki czegoś takiego ja nie dostrzegam. No, nie widzę. Raczej można powiedzieć, no bo mówimy takie, są to hasło popularne dziś, wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, prawda, więc te kręgi, które nawet wysługiwały się, myślę, od postkomunistycznych w Moskwie, no to oczywiście zmieniają swoje orientacje, te służą tylko oczywiście Brukseli i Berlinowi. Natomiast takiej chyba sytuacji nie ma. Oczywiście są te pewne kręgi, ale jak powiedział, to jest folklor polityczny. Nie chciałbym na tych nazwisk wymieniać ani środowisk, no, na które początku odwołują. Na początku jeszcze Giertych, może tak powiem, stwarzał, spisał. Jeżeli tak. Prezydent Duda mówi, że Krym żyło więcej czasu tak. w Rosji niż na Ukrainie, to nie zgadza się nawet cyfrowo. Bo jeżeli z 1920 roku do 1954 Krym był w Rosji 34 lata, a od 1953 do okupacji w 2014 60 lat. Tak, no, znamy tę wypowiedź ostatnią prezydenta, ale prezydent ma też różne wypowiedzi.
które trzeba by znowu, wie pan, interpretować i tak dalej, to już nie chciałbym ten, on później to jakoś tam odnosił się do tego, że nie miał to na myśli i tak dalej, no ale niewątpliwie no, powiedział, co powiedział, także tylko czy prezydent Duda rzeczywiście można by go zaliczyć do takiego nurtu prorosyjskiego, to mimo wszystko nie sądzę. Jednak no, to by byłoby nieprawdziwe. Raczej można zastanowić się, czy rzeczywiście odniesieniem dla jego polityki jest Warszawa, Polska, polska racja stanu, polski punkt widzenia, czy raczej inny. Ja bym powiedział tak, w obozie narodowym było taki efektowny, właśnie znów wrócę do Stanisława Piaseckiego, kiedyś napisał, mówi tak, w latach 30. polityka polska nie może być ani polityką prorosyjską, ani pro-francuską, jak wówczas mówiono, ani proniemiecką oczywiście. Teraz można by dodać, ani nie może być proamerykańską, musi być po prostu propolską. Ja wiem, że to jest takie troszeczkę może efektowne stwierdzenie, ale ono jest prawdziwe. Naprawdę punktem naszym odniesienia musi być Polska, po prostu polska racja stanu. Drogowskaz to jest Warszawa, a nie inne kierunki. Oczywiście później te odniesienia są jakieś tam, ale taka kolejność. To tym moglibyśmy zakończyć. Jeszcze tutaj kolega, to jest, jeszcze, tak. Jeszcze mamy 5 minut. Wypowiedzi prezydenta Dudy, taką swoją osobistą refleksję, że to się zupełnie zgadza z tym, że prezydenta Duda, biorąc pod uwagę jego postawę w 24 lutego, naprawdę trudno oskarżać jakąkolwiek formę sympatii dla Rosji. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to polityk no, mimo wszystko międzynarodowego formatu, to jest prezydent państwa frontowego w tym momencie. Przypuszczam, że niestety ta opinia wygłoszona przez prezydenta Dudę jest pewnym daniem do zrozumienia, że w kręgach szeroko rozumianej polityki zagranicznej, zwłaszcza zachodniej, coraz mocniej jest silniejsze przeświadczenie, że wojna zakończy się w taki sposób, że Krym zostanie jednak przy Rosji. I tak naprawdę mi się wydaje, że to, o to chodziło. Tak. Ja to bym się z panem zgodził, tak, że to nie był tylko... Przeciwnicy polityczni i wszyscy krytycy oczywiście chętnie wyciągnęli tą wypowiedź, przedstawiając ją jako rzekomo skalofilstwo czy coś takiego, natomiast raczej myślę, że prezydent Duda już kończył spowolnie swoją kadencję i rywalizował za następną, bo już nie może, po prostu mógł troszeczkę więcej powiedzieć, nie ryzykując w sondażu, bo już to nie obchodzi kompletnie. Czy to nie był raczej lapsus językowy, tylko nie, raczej chyba ten, tak. Poza tym wie, co na przykład w Stanach będzie, prawda? Że może być nowa administracja. Natomiast wczorajsza zmiana głównodowodzącego armii ukraińskiej być może też jest z tym związana. Ja jeszcze pozwolę sobie tylko dopowiedzieć do tutaj wypowiedzi pana doktora, bo tam padło pytanie, czy jak Związek Sowiecki się walił, czy były też głosy promoskiewskie. W głównym nurcie, jak tutaj pan doktor słusznie zauważył, nie. 90% Polaków cieszyło się, że Związek Sowiecki się rozleciał. Natomiast powiedzmy na pewnych marginesach, no Jędrzej Giertych napisał wprost wtedy, bo on jeszcze żył, on zmarł w 1992 roku, że powstanie niepodległej Ukrainy jest zagrożeniem dla Polski. Co więcej, ten tytuł został, że tak powiem, ten cytat został spopularyzowany przez trochę zapomnianego dzisiaj autora formatu, ja bym powiedział takiego endecko-komunistycznego, jak to czasami kiedyś nazywano. Chodzi o historiografa Edwarda Prusa. Notabene współpracownika komunistycznych służb specjalnych, to już tak zupełnie na marginesie, który to Edward Prus w swojej publicystyce historycznej akcentującej, opisującej konflikt polsko-ukraiński, do Giertycha wprost wtedy się odwoływał w jednej z tych swoich publicystycznych książek i stwierdzał właśnie, że tutaj no, zbrodnie lat II wojny światowej są dla nas tutaj przestrogą, że Ukraina jest zawsze dla nas zagrożeniem, czyli w tym takim moskalofilskim duchu się wypowiadał. No ale też trzeba powiedzieć, że popularność takich ludzi była jednak marginalna. Nie udało się stworzyć powiedzmy silnej opcji, powiedzmy sobie moskalofilskiej, tak? Więc jakaś szkodliwość tych poglądów była naturalnie, ale też należy dostrzec, że ta popularność była ograniczona, więc i ta szkodliwość moim zdaniem była ograniczona. Nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi tutaj. Tak. Podzielam absolutnie tę opinię. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest trafna rzeczywiście ocena. No, tak to po prostu była. Taka była rzeczywistość, więc... No cóż,
No ale wiemy, że w historii na przykład, że oczywiście no, jak mamy agenturę, tak, tak zwany Związek Patriotów Polskich, tak może być mała grupa agenturalna, ale to wymaga, żeby zainstalować jakąś władzę określonej orientacji też, no to wymaga jednak działań już fizycznych, prawda, terroru i tak dalej. Tutaj były próby oczywiście jakiegoś takiego pewnie, no jakichś tam ośrodków wpływu i tak dalej, prawda, bo i z tego nikt na pewno nie zrezygnował, ale ani Moskwa, ani Waszyngton, ani inne też ośrodki, prawda, i to jest oczywiście tym elementem, także nawet jeśli te środowiska na przykład prorosyjskie, nazwijmy, są, czy na przykład proizraelskie na przykład też, można by wymienić, czy inne, czy proniemieckie, jeśli one nawet by były, no trochę powiedziałbym, marginalne, to jednak ich oddziaływanie jest też bardzo destrukcyjne i nie można tego tak lekceważyć właśnie, bo one nawet nie muszą być jakieś tam zorganizowane, bo to jest bardzo nawet trudne, czy może nawet niepotrzebne, niezasadne w jakichś ramach partii politycznej, prawda, prorosyjskiej, bo, czy tam proniemieckiej, bo to nie o to chodzi, tylko właśnie takie pewne kręgi wpływowe, właśnie think tanki i tak dalej, czy jakieś tam pewne poglądy, a w takich zasadniczych kwestiach niektóre partie mogą różne rzeczy realizować. Na przykład, nie wiem, no bo to nie chciałbym tematu i możemy mieć różny pogląd, ale na przykład centralny ten port komunikacyjny, no, czy to jest tylko kwestia, że tak powiem, oceny, że on jest niepotrzebny, bo ma być audyt, bo to, czy to jest jednak coś więcej, prawda? Bo tu już możemy mówić o kwestiach pewnych nawet geopolitycznych orientacji, czy jak patrzą na to Amerykanie, którzy chcą jednak, wydaje się, na to, a jak na przykład patrzy Berlin czy inne kręgi i w tym się może wyrażać, prawda, też taka czy prorosyjskość, czy proniemieckość, czy jakaś inna postawa. Ja bardzo chciałem podziękować panu doktorowi za... Ja bardzo dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie z panem doktorem Brudzlewiem.